Na 15 lat więzienia skazał katowicki sąd Magdalenę W. Oskarżono o zabicie swojego 2-letniego syna. Chłopczyk zmarł w wyniku uduszenia. 32-latka zatkała mu usta i nos. Wyrok jest nieprawomocny. Dziecko zmarło w 2022 roku. O śmierci w jednym z mieszkań w Mysłowicach policja i prokuratura dowiedziały się od wezwanego na miejsce pogotowia. To nie matka wezwała karetkę. Skontaktowała się z przebywającym w pracy ojcem dziecka. To on po wejściu do mieszkania zawiadomił pogotowie. Mężczyzna starał się reanimować syna w trakcie oczekiwania na przyjazd medyków. Między innymi opinia z sekcji zwłok dziecka stała się podstawą do przedstawienia kobiecie zarzutu zabójstwa. Podejrzana przekonywała, że to 4-letni brat ofiary przyczynił się do śmierci. Nie wiadomo jeszcze, czy prokuratura odwoła się od wyroku. Magdalena W. przebywa w areszcie. W 2014 roku także doszło do zgonu dziecka tej samej kobiety. Materiał dowodowy wskazywał, że zgon nastąpił z przyczyn chorobowych, dlatego śledztwo umorzono. Prokuratura nie znalazła teraz podstaw do kwestionowania tamtego postępowania.